Cześć, witajcie w kulinarnym kąciku Marioli w podróży. Dzisiaj ciąg dalszy odnośnie gado-gado. Jesteśmy na śniadaniu w Denpasar i tutaj zgodnie z tradycją mamy takie swoje miejsce, gdzie przychodzimy na gado-gado. I chciałam wam pokazać, ponieważ jest to taka bardziej tradycyjna wersja tej sałatki, co z czego się po prostu składa. Gado-gado. To jest danie. Ja bym to nazwała bardziej sałatką. Jest tutaj sałata. Są kiełki. Jest szpinak wodny. Szpinak wodny i kiełki są zblanszowane. Są tutaj ziemniaki ugotowane. Jest tutaj... To jest ryż, który oni tak przyrządzają w takim woreczku, dlatego to jest taki, ma taki spłaszczony, okrągły kształt. Co my tu mamy? Tofu mamy, jajko i to wszystko jest polane sosem z orzeszków ziemnych, co daje niesamowitego smaku. To się nie da opisać, to jest niebo w gębie. I rzecz nieodzowna dla Indonezji, czyli prażynki, które są dodawane wszędzie, są dostępne wszędzie, są jedzone z każdym daniem do śniadania, obiadu, kolacji. Zawsze prażynki. I to jest w zasadzie całe gado-gado. Tym, którzy będą odwiedzać Indonezję, Szczerze polecam wypróbowania, bo naprawdę smak jest genialny. Mariola, a ile kosztuje takie gado-gado? Gado-gado średnio od 500 rupii, 500 rupii do 15 tysięcy. Pewnie w jakichś knajpach z zachodnim jedzeniem będzie drogie, ale akurat wiedzy nie mamy. Czyli reasumując, od jakichś 2 zł do 6 zł. To by było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Pa, pa. Smacznego.pl i smacznego.pl. Dzisiaj specjalność Lomboku, czyli gado-gado. I co tutaj mamy dobrego?